Witam, turysty o jaskini tajemnic. Po długiej przerwie od nagrywania czas zakończyć przygodę. Może uda mi się chociaż parę odcinków nagrać. Zauważcie, że udało mi się odkryć przejście na bagniste mokradła. A tak, poza tym to troszeczkę poulepszałem różne przedmioty. Troszkę ich rozebrałem, pozyskałem sporo różnych runek. Częściowo je nawet powymieniałem. I w sumie warto by było coś tutaj zainwestować. Ale może nawet bym powiedział, że powiększę atak. Na razie nie to wystarczy. To cóż, poznajmy nową krainę. Kiedyś już zwiedziłem krainę tutaj bagnistą, widoczną na mapie. O, no jeszcze teraz nie jest widoczna, ale to było dawno, w czasach, gdy przechodziłem legendę, czyli pierwszą część, pierwszą odsłonę. A, spokojnie dam radę, więc nie ma na co czekać. W sumie ciekawe, czy tu można latać. To na pewno. No to cóż, zróbmy małą rzeźnię, czy też raczej zamrażanie. Nie ma sprawy, możemy to poprawić. Jeszcze żyją. Może ogień? Zobaczmy to. Niech będzie. To już damy radę, jakoś to się wystrzela. Tak. Tak. Kończymy. W międzyczasie udało mi się przejść Wiedźmina dwójkę ścieżką Rosha, a teraz planuję jeszcze raz podejść do tematu, ale tym razem ścieżką Jorvetha. Bardzo mi się podoba, zresztą trójkę też mi się podoba. Może kiedyś jedynką się zajmę, zobaczymy. To jest troszkę niepokojące. Ale cóż to. W końcu przybyliśmy tutaj tylko po to, żeby poznać tą krainę. Postać naszego bohatera jest już zbyt silna dla przeciwników, ale zawsze jakieś straty mogą się zdarzyć. Aczkolwiek będę starał się ich unikać, gdyż jak wiecie, gram bez strat własnych. Co prawda nie jest to jakaś super hardkorowa gra, gdyż nie gram na najwyższym stopniu trudności, ale zawsze warto na to zwracać uwagę. Po co mi straty? Ja wszystkich tutaj w mojej armii kocham, lubię i w ogóle szanuję, więc nie chcę ich tracić. To może dajmy sobie jeszcze jedną szansę. Aczkolwiek tu jeszcze coś jest do wykorzystania. Zobaczmy to. I jeszcze tutaj strzelajmy. Dobrze, myślałem, że ktoś jeszcze może przeżyć, ale na szczęście nic takiego się nie zdarzyło. No właśnie, czy tu można latać? Tak, można.
Przyjrzyjmy się. Słabsi. O, to raczej szybko przejdziemy. Tu coś pamiętam, że były jakieś zamki. Tu chyba jakiegoś młodego musiałem pokonać. Ha. Ale jeszcze tu była jakaś sprawa z braćmi. O, o. Żaborów lub. Dobrze. Tutaj jakiś kłyścik. Można podnieść. Nie jest to dużo, ale zawsze coś. Pewnie sporo rzeczy zostało tutaj zakopane. Trzeba tylko to odnaleźć. Oczywiście skarby zdobywamy. No, kasa tu nie jest już teraz duża, no ale wiadomo, pewnie miałem tutaj wcześniej przyjść. Może nawet dużo wcześniej niż przeszedłem. Jakby to wyglądało? Dobra, atakujemy. Dobrze, no to sprawdzonymi metodami. Aha, bo któraś z tych jednostek ma coś takiego, że potrafi jakby, z tego co pamiętam, osłonę zapewnić swoim towarzyszom, więc może trochę dłużej potrwa tutaj walka. O, właśnie, zadziałały te ich czary ochronne, aczkolwiek coś tutaj się udało zniszczyć i bardzo dobrze. Znowu zadziałało, ale straty pojawiły się. A, dobrze, no to nie będzie wsparcie. Wychodzi na to, że nadal mam mało szału. Czy ta jednostka bije na odległość? Chyba nie. Czyli zostawimy to sobie na koniec. Mściwy Gorgul. Aha, to jest poza zasięgiem. O, dobrze, dobrze, to zauważyłem. Jakoś tak dziwnie spojrzałem, że nawet nie zwróciłem na to uwagi. Teraz to dopiero możemy poszaleć. I cóż, dajmy sobie jeszcze jedną szansę. Tutaj, a, przekażmy. Tak. Nie ma sensu. Jest dobrze. To może by się tak zginęli, co? O, proszę. Jest pięknie. Jeszcze się na coś pułapki przydały. Aha, ja się tu chyba pojawiłem, co? Tak. To może na ten raz wystarczy tego dobrego. O, tu pamiętam, że coś tutaj załatwiałem. Gdy grałem w legendę. Dobrze, dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym zajrzymy tu, pogadamy, może fabułę rozwiniemy. Może dostaniemy jakieś zlecenia. Zobaczymy.